Dobry wieczór, kłaniam się nisko, witam w vlogu 33. Jak już pewnie większość z Was wie, albo wszyscy ci, którzy oglądają mój kanał, wiedzą, że przybyłem wczoraj z nowym PDF-em. Nazywa się Harmonia, kieszonkowa harmonia młodego chałturnika. I przeprowadziłem już kilka rozmów wczoraj z ludźmi, którzy kupili tego PDF-a wczoraj. I w tych rozmowach przewijał się wątek: panie, jak to wszystko zapamiętać? Jak to wszystko skojarzyć? Jak te pentatoniki skojarzyć z akordami? Jak tego używać? Jak to zastosować? Jak najszybszą drogą połączyć styki w głowie, żeby kojarzyć, jaka skala jest którym stopniem innej skali i jaki akord powinien być teraz nałożony na ten inny akord, na ten poprzedni akord i tak dalej. Oczywiście jest tego bardzo dużo. Jest tych możliwości jest multum, ale jednym przewodnim, najważniejszym dla mnie wątkiem dzisiejszego vloga jest to, żebyście sobie robili jak najmniejsze wycinki. I nie mam na to recepty złotej oprócz tej, żeby robić jak najmniej. Znaczy, kurwa, jak najmniej. Żeby robić tematycznie, te wszystkie zagadnienia. Ja na przykład sobie biorę na warsztat jedną skalę, jakby jeden rodzaj skali i gram to przez 4 tygodnie. Ćwiczę tylko doryckie przez 4 tygodnie. Szukam jakichś swoich melodii, szukam jakichś krótkich patentów, których mógłbym używać. Potem kolejne 4 tygodnie ćwiczę tylko skalę, nie wiem, miksolidyjskie. Potem przez kolejnych 5 tylko alterowane. I to też nie jest tak, że ćwiczę je i to już jest jakby koniec planu. Po prostu ćwiczę je według określonego schematu. Jeżeli mam daną zagrywkę, to stosuję tę zagrywkę we wszystkich tonacjach. Ale doszedłem do wniosku, że im krótsza, tym dla mnie lepiej, bo praca jest bardziej produktywna. Mogę więcej rzeczy skojarzyć, mogę więcej znaleźć jakichś wspólnych dróg do łączenia tych akordów, tych skal, tych zagrywek. I to jest sposób mój. Ja ten sposób polecam. Znaczy polecam to, żeby kompletnie się nie załamywać i nie przytłaczać tym, że ja pierniczę kolejny PDF, który traktuje o tym wszystkim, że jest 100 tysięcy akordów, że harmonia w ogóle jest tak skomplikowana i tak trudna i w ogóle deprecha i koniec, załamkę. Róbmy mało danego dnia, oczywiście nie róbmy mało w ogóle, róbmy mało danego dnia, w danym tygodniu, a efekty będzie widać szybciej i te efekty będą bardziej zakorzenione w naszej głowie, w palcach, w głowie, w ogóle w świadomości. I potem stosując takie zabiegi, które nie powstawały w bólach, takich strasznych bólach, że Boże, będę robił teraz piosenkę Donna Lee we wszystkich tonacjach. No po co? Jak grają wszyscy w jednej. No okej, no przyda się to, spoko. No. Ostatnio oglądałem jakiś film z Chadem Lewkowiczem, że on po prostu gra we wszystkich tonacjach chyba wszystko. Spoko, no jest to imponujące, pracy tyle, co nie miara, ale no lepiej skupić się na tym, żeby jak najszybciej nasze granie było sfokusowane na inaczej. Żeby nie robić czegoś dla idei, że o, dobrze jest zrobić we wszystkich tonacjach, nie wiem, piosenkę Donna Lee, standard Donna Lee, albo nie wiem, wszystkie solówki Michaela Breckera robić w wszystkich tonacjach. No po co? No to jest... nie starczy nam życia. Więc jakby do brzegu dobijając, moją jedyną radą na to, żeby to wszystko opanować z czasem, żeby krok po kroku realizować tę wiedzę, uczyć się tego, jest metoda małych kroków. Po prostu. Im mniejsze kroki, może nie im mniejsze kroki, ale im mniej, tym lepiej. Efekty będą większe, lepsze i na dłużej zostaną. Ilekroć robiłem długie węże, długie patenty, uczyłem się całych chorusów i próbowałem to przenosić do wszystkich tonacji, no moje granie było nieskuteczne. Muszę to powiedzieć, że to nie robiło mi dobrze. Biorę krótkie zagrywki, dwutaktowe, jednotaktowe i pracuję nad tymi zagrywkami. Staram się rozkminić, dlaczego tak jest zagrane, co i jakie dźwięki ta zagrywka obejmuje w danym akordzie, w danej skali. Szukam swoich melodii, próbuję wymyślać swoje melodie, żeby... Jak wymyślę swoje, to mi zostanie na dłużej, niż jak spiszę czyjąś. Chociaż czyjeś to też jest istotne, żeby spisywać, żeby robić solówki, transkrypcje.
Ale jak wymyślę w bólach swoją po 5 godzinach, to wtedy jest mi łatwiej to wszystko. No jest mi łatwiej rozkminiać kolejne rzeczy. Więc absolutnie metoda małych kroków. To jest najważniejsze. Nie robić tego PDF-a całego, nie czytać i nie załamywać się i cholera, nic z tego nie rozumiem. Bo oczywiście ja też nie rozumiałem na początku z jakichś tam lekcji, czy z książek, czy ze szkółek. Nie dość, że były po angielsku, to jeszcze były tak zawiłe i tak zagmatwane, że ja pierdolę, no kolejne rzeczy, których po prostu nie jestem w stanie przerobić przez całe życie. Okej, i wielu rzeczy nie przerobimy przez całe życie, ale jeżeli będziemy robić małymi krokami, to nasze granie będzie skuteczne i będzie widać efekty szybciej. Więc jeden tydzień tylko skale doryckie, drugi tydzień tylko skale miksolidyjskie, trzeci tydzień skale lidyjskie, czwarty tydzień skale alterowane, piąty tydzień skale melodic minor. I na przykład tyle, 5 tygodni, 5 skal we wszystkich tonacjach. I jeżeli sobie założymy, że dzisiaj będę ćwiczył skalę lidyjską, no to jakby... żeby to nie był wystarczający plan. Będę ćwiczył lidyjską w taki sposób. Będę ćwiczył miksolidyjską według takiego wzoru. Będę ćwiczył dorycką według tej zagrywki. Będę stosował na melodic minor akurat taki pattern. Wszystko określić co do szczegółu. Wszystko. Jeszcze w dwóch słowach o czym jest ten PDF. No, on traktuje głównie o harmonii. To jest 30 stron, każdy rozdział to jest osobna skala. Tych skal jest chyba 13. Jest skala, co na niej gram. Zamieszczam jakieś paterny zagrywki, najczęściej autorskie, w zasadzie w 90% autorskie. Kilkutaktowe, dłuższe progresje. Załączam taki stały punkt każdego rozdziału. Na skali C-dur tam jakieś, czy C-dur tam jakieś, na skali, na akordzie C major 7 gram takie i takie rzeczy, wypisuję od myślników. Na skali C mol 7 gram takie rzeczy, na lidyjskie gram takie rzeczy. I pokazuję w jakimś tam węższym zakresie jakie, w nutach. Chyba to jest mój najlepszy, zabrzmi to tak, jakbym o każdym mówił, że jest najlepszy, żeby to kupić. Nie jestem Januszem, który będzie wam wpychał na siłę te rzeczy i mówił, kupcie mój PDF, bo jest najlepszy, bo jest najnowszy i tak dalej. Nie, to jest PDF, w którym skondensowałem tylko i wyłącznie teoretyczną wiedzę, bez wycieczek filozoficznych w stronę jakichś tam moich wspomnień ze studiów, czy moich jakichś rozkmin życiowych. Mało tego jest, jakiś tam element się pojawił, bo oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie zaczął od tekstu o filozofii, o istnieniu i tak dalej. Ale on zajmuje, ten tekst zajmuje raptem 2-3 strony, więc nie powinniście mieć obaw, że będziecie czytali znowu o tym, że coś tam się działo 15 lat temu, a nie będzie czysto teoretycznej wiedzy. Jest, tej wiedzy w tym PDF-ie jest najwięcej. I bardzo go polecam wszystkim tym, którzy są już na takim stopniu, powiedzmy, nieco bardziej zaawansowanym, bo tak jak w lekcji online, wirtualnej lekcji improwizacji, podstaw improwizacji robiłem totalnie od początku, przeprowadzałem tematy totalnie od początku, tak w tym PDF-ie Kieszonkowa harmonia młodego chałturnika jest to już z takiego poziomu nieco bardziej zaawansowanego. Oczywiście to są to również podstawy. To są również podstawy, ale rozszerzone już. To tam już jest z tego więcej. Tam już są jakieś modusy, ale się nakręciłem, przyspieszyłem. Są jakieś modusy skali melodic minor i innych skal i jest tego znacznie, znacznie więcej. No, tych akordów jest 14 rodzajów i każdy jest jakoś tam opisany, zanalizowany i poparty przykładami nutowymi. Więc wniosek z tego vloga jest taki, że metoda małych kroków, tylko i wyłącznie, bo też kilka osób mówiło o tym, że ja sobie to robiłem tak kojarzyłem skalę i akordy, że dorycka to jest drugi stopień durowej, więc będę grał dorycką po białych, frygijska to jest czwarty, C-dur to będę grał również po białych i tak dalej, i tak dalej. No jest to jakiś sposób, jest to jakaś metoda, ale każdy z was jest przecież innym człowiekiem. Każdy z nas jest albo wzrokowcem, albo ma umysł ścisły, albo jest słuchowcem, albo jest humanistą i zupełnie w inny sposób kojarzy. I zupełnie w inny sposób to te wszystkie akord, skala, akord, nakładka z pentatoniki. No każdy z nas w inny sposób to zupełnie rozkminia, więc nie mam takiej reguły złotej dla was, żeby podać ją w ogóle, kurde, róbcie tak, bo to jest na 100% pewniak. W
W tamtej książce, w tym PDF-ie, w PDF-ie Harmonia Młodego Chałturnika, kieszonkowa, napisałem wszystko, co wiem i co jeszcze oczywiście będę dalej, co dalej ćwiczę. To nie jest tak, że ja w ogóle wyłożyłem z kieszeni swoją wiedzę, proszę bardzo, pan profesor tutaj napisał wszystko. Nie, 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 absolutnie nie. To jest tylko coś, co ja ćwiczę, co ja już wiem i co będę jeszcze przez 20 lat w ogóle zgłębiał, co zresztą ująłem w tym PDF-ie, w tekście, że to nie jest coś, co ja już, czym ja żongluję w dowolne strony i kurwa na 15 piłeczek, tylko to jest coś, co ja dalej ćwiczę, dalej rozkminiam, bo od tego, żeby coś wiedzieć, a żeby coś potem stosować i grać, jest po prostu bardzo daleka droga. No to chyba nie jest odkrycie Ameryki i doskonale o tym wiecie, że w ogóle większość z was mówi, kurde, mam już tych książek pełno, mam już tych książek o harmonii, po prostu mnóstwo. No dobra, no napisałeś jakby kolejną. Część wiedziałem, części nie wiedziałem. Dobra, ale po prostu zacznijcie robić małymi krokami. Weźcie sobie z czystej czy z innej książki, jakiejkolwiek lekcji czy z filmu w internecie. Wybierzcie sobie jeden aspekt waszego dnia, waszego tygodnia i po prostu to ćwiczcie. To jest moja chyba najważniejsza rada, myślę, dla was. Bez względu na to, na jakim poziomie jesteście. Bez względu na to, czy gracie w orkiestrze dętej, czy gracie w zespole jazzowym, czy w big bandzie, czy gdziekolwiek. Rozwijajcie się metodą małych kroków. Małych. Najmniejszych. Ale naprawdę bardzo rzetelnie odrabiajcie lekcje. Piszcie sobie, w taki sposób będę ćwiczył skalę. Wymyślić sobie jakiś pattern. I teraz będę grał go we wszystkich tonacjach. Będę ćwiczył dorycką w taki sposób. I szukajcie tych sposobów też sami. No przecież to nie jest nic trudnego, żeby nas na bazie skali wymyślać sobie jakąś melodię. Bardzo, bardzo polecam granie na... Nie mogę tego nazwać pianinem absolutnie, ale no taka klawiaturka podłączona do komputera, czy do jakiegokolwiek, czy jakiś keyboard, jakieś organki, cokolwiek. Coś, co pozwoli wam widzieć te wszystkie akordy, co pozwoli wam myśleć sobie w taki sposób jakby klawiaturą po prostu. Mi to bardzo pomaga, bardzo. Jak gram na saksofonie, bardzo często myślę klawiaturą fortepianu. Pianina, fortepianu, no chodzi o to, że klawiaturą. Róbcie to, grajcie z podkładami, uczcie się tych akordów, uczcie się ich brzmienia. To jest mega istotne, żeby się nauczyć tego, jak akord brzmi, jaką rolę spełnia w progresji harmonicznej. Takie suche ogrywanie akordów bez podkładu, jakby harmonicznie, no to melodycznie nie robi jakiegoś super przełomu, przynajmniej w mojej głowie nie robił. Odkąd zacząłem pracować z pianinem, harmonicznie, z podkładami, odkąd zacząłem robić swoje podkłady, swoje jakieś tam małe piosenki czy mikromotywy, to moje myślenie o harmonii kompletnie się zmieniło. Zacząłem wiedzieć, po co dany akord jest w danej progresji umieszczony, po co umieszczam w danej progresji dany akord. Jak zbudować jakieś napięcie, większe, mniejsze. Oczywiście cały czas się tego uczę, cały czas nie umiem bardzo wiele, ale staram się każdego dnia umieć coraz więcej, każdego dnia pchać ten wózek, nieść ten krzyż i myślę, że jakoś mi to wychodzi. Wracając do tego PDF-a jeszcze na chwilę, dlaczego mówię, że jest najlepszy? No, najlepszy z moich produktów, to jest to istotne, nie najlepszy na świecie, absolutnie, najlepszy z moich produktów, no bo tam jest tylko i wyłącznie zawarta czysto teoretyczna wiedza, harmoniczna, z przykładami, bez zbędnego pierdolenia, jest co gram, na czym gram, w jaki sposób gram, dziękuję. Następna skala, co gram, w jaki sposób gram, na czym gram, zamieszczam jakieś nuty, oczywiście nie ma to 1000 stron, tylko 30, bo nie jest to książka ani e-book, tylko PDF. Tak sobie to będę nazywał. PDF to będzie coś krótkiego, e-book będzie czymś dłuższym. No i taką obiorę sobie nomenklaturę nazewnictwa tych produktów. Kosztuje to 30 zł, bo nie ma takich rzeczy. Mało jest książek. Też bym chciał skorzystać, też chciałem korzystać, kupować książki, które będą o harmonii, o aranżacji, o akordach, skalach, ale nie wiem, dlaczego tych książek nie ma. Nie wiem, dlaczego znakomity polscy muzycy nie wydawali fajnych książek. Może jest kilka na rynku i to wszystko, a przecież znakomicie byłoby czytać również takie pozycje polskich muzyków i polskich instrumentalistów, jazzmenów, jak oni rozkminiali swoje rzeczy, jak oni grają. Wiadomo, że najlepiej pójść do profesora na lekcję. Ale takie książki byłyby na dużo większą skalę, moglibyśmy z nich korzystać, moglibyśmy się uczyć, czytać w dowolny sposób sobie to
rozkminiać w zaciszu domowego prawie studia. Dobra. Aha, chciałem jeszcze powiedzieć o dosyć istotnej rzeczy dla mnie. Mianowicie takiej, że chciałbym zbudować takie miejsce, w którym będziemy mogli sobie gadać, wymieniać poglądy, kłócić się na temat ustników i tak dalej. Takim miejscem wydaje mi się, że może być fanpage byłego mojego kanału Saksofon, w którym robiłem wywiady z saksofonistami, ale chciałbym to odświeżyć i zaprosić Was na Facebooka właśnie tam. Saksofon, wszystko pisane osobno. Saksofon, ale nie agencja artystyczna, agencja eventowa, czyli to nazwa mojej firmy, działalności firmy, tylko fanpage z tym ludkiem na tle zielonym, ze zdjęciem w tle. Na pewno łatwo to znajdziecie i tam się możemy spotkać. Po prostu wbijajcie, pogadamy sobie, tam będę zamieszczał jakieś krótkie wpisy, będę rzucał jakieś tematy. Być może macie ochotę, to wpadajcie. Standardowo zapraszam na lekcje online. W ogóle ostatnio zrobiłem kilka lekcji na żywo. W ogóle ostatnio gościłem, nie chcę mówić kogo, bo chyba sobie ta osoba może tego nie życzyć. Chłopaka z Krakowa, przyjechał z Krakowa do Wrocławia, zrobiliśmy fajną dwugodzinną lekcję, nawet chyba dłuższą niż 2 godziny. Było znakomicie, było fajnie, nie tylko z mojej perspektywy, ale okazało się, że z perspektywy tej osoby również. Więc zapraszam cały czas na lekcje online, zapraszam na lekcje na żywo. Dzięki za uwagę, zapraszam do komentowania, piszcie jakie macie odczucia związane z tym PDF-em, co Was tam irytuje, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba. Postaram się to wszystko brać do siebie i nanosić jakieś poprawki na kolejne rzeczy, na kolejne materiały, PDF-y, lekcje, książki, e-booki i tak dalej. Dzięki za uwagę, do zobaczyska we vlogu 34. Czołem.